Otwarte okno. A więc zaskoczy tym razem Bogdana Witosze. Otwarte okno. Na blasze za oknem pelargonie w skrzynkach. Cztery piętra niżej ruchliwa ulica Bolesława Bieruta. W naróżnym pokoju sam do siebie coś krzyczę i chowam się w szafie. Równoczesne Jezus Maria i z drugiego wybiegają matka i ciotka i już wychylone przez niski parapet szukają mnie tam w dole na wznak bokiem twarzą do płytek chodnika otoczonego wiankiem ścibskich gapiów. Skąd mi się to brało dobrze ułożonemu chłopcu, który mył ręce przed jedzeniem, a po jedzeniu zęby, na spowiedzi wyliczał ile razy i w jakich okolicznościach, obiecując, że już nigdy więcej myślą okiem, a tym bardziej ręką, któremu nie trzeba przypominać, że pora odrobić lekcję. Tamta szafa z lustrem, odbicie i schowek, podwójna tajemnica, jeszcze dziś przeraża. I bawi, podobnie jak one, podobnie jak to, że one dawały się nabierać na to moje umieranie. Tymczasem tak to wytłumacza. Dano nam życie do użycia, jedno, na szczęście. Pal go sześć, pokochać kogoś, z kimś coś zjeść, zakryć, co było do odkrycia dla dobra sprawy, lub na odwrót. Dwa kroki w przód, ukłon, półobrót, pisk opon, leży na poboczu sobie odjęty, deszcz, mgła, nic, ktoś obok. I do martwych oczu sięga latarki ostry błysk. Życie po życiu, ryba, ptak, po odrzutowcu w niebie znak jednorazowy, skłon, półobrót, że byłeś w akcie zgonu dowód, a na dyskietce wiersz, nie wiersz, jak dawny z zakominem śmierć. Wejdź i zostań z nami. www.pisanok.pl. Twoje pierwsze źródło informacji. Twoje pierwsze źródło informacji.